nie słowa. Tak, to, że tam ktoś mówi, to w ogóle nieważne. Ważne jest, co on robi i tak dalej. No a ja wiadomo, to jestem z tymi słowami tak bardzo mocno blisko, związana. Mocno związana i w ogóle te słowa są dla mnie bardzo istotne. I to mnie tak poruszało. No i tak mówię, porozmawiamy sobie może o tym. Bardzo chętnie. Żyjmy coraz lepiej po raz 770. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majewska-Piołka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy. A ja nazywam się Tomek Kniat. Nie jestem psychologiem, jestem techniczny. Jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, Tomeczku. Dzień dobry, Iwonko. I znowu ja zaczynam, bo znowu ja mam tutaj temat. Do dzieła w takim razie. Tak, który mnie tutaj spotkał. Tak mówię, że spotkał, bo uczę się angielskiego z aplikacją Duolingo i miałam zdanie, które bardzo często się pojawiało, dalej się zresztą pojawia. Czyny, nie słowa. Okej. Okay. Czyli no, oczywiście raz w wydaniu polskim, żeby przetłumaczyć to angielski, raz w angielsku, żeby przetłumaczyć takie różne, ale czyny, nie słowa. Z drugiej strony no, często się słyszy tego typu rzeczy, że tak, jak, zwłaszcza jak się zaczyna mówić o miłości, czy o takich rzeczach, to zbliżonych no, do właśnie do takiego oceniania jakby, można nie oceniania, ale przyjmowania ludzkich zachowań za dowód na to czy na tamto, no to często się mówi, że to właśnie czyny świadczą o miłości, a nie słowa. Tak, to, że tam ktoś mówi, to w ogóle nieważne. Ważne jest, co on robi i tak dalej. No a ja wiadomo, to jestem z tymi słowami tak bardzo mocno blisko, związana. Mocno związana i w ogóle te słowa są dla mnie bardzo istotne. I to mnie tak poruszało. No i tak mówię, porozmawiamy sobie może o tym. Bardzo chętnie. Ty jesteś człowiek czynu. Ale i słów się okazuje też. Ale generalnie rzecz biorąc, jesteś takim człowiekiem czynu. No bo nawet, wolę działać niż mówić. Tak. Nawet jak ktoś tutaj słucha nas, to na pewno zauważył, że często właśnie mówisz o takich działaniach, o tym, co można zrobić i tak dalej. Ja też nie jestem taką typową osobą związaną tylko ze słowami. Ale no, ty lubisz. Jaki jest na przykład twój stosunek do tego? Czy uważasz, że takie zdanie na przykład, że te czyny są ważniejsze niż słowa, jest prawdą? Moja pierwsza myśl to jest, no przecież słowo to też już jakiś czyn. Po pierwsze, prawda? I to jest, jest bardzo dobra twoja myśl jest. Jak ktoś coś wyraża już, oczywiście. No to podejmuje jakieś działanie. Absolutnie to jest pierwszy, tak. Absolutnie nie tak. Pierwszy, świadoma myśl może no, jest wcześniej. Ale to też jest działanie. Jest jak... Czyli nie ma czegoś takiego jak w ogóle brak czynów. To po pierwsze, prawda? Wracając do relacji tak. Takiej, do miłości. Jak wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie jedna strona mówi, no dobrze, ty tyle robisz, ale nigdy nie mówisz o tej miłości. Mm-hmm. Dokładnie tak. Bardzo często tak jest. Nie wiem, jak to jest z panami, ale na przykład kobietom to jest bardzo potrzebne. No mnie też lubię. No właśnie. Co z tego, że mi umyjesz samochód, jak ja nie słyszę, że mnie kochasz, tak. Na przykład. Tak, umyjesz i posprzątasz w środku. I posprzątasz w środku jeszcze. Tak, więc to prawda. No, owszem, to prawda, że ludzie mają zwyczaj, chyba częściej mężczyźni niż kobiety, ale mają niektórzy, że robią coś, żeby widać było, tak. Że ja ciebie kocham. Tak. Że to jest, że tutaj jest ta miłość. No tak, ale przydałoby się chociażby powiedzieć, że dlatego to właśnie robię, tak. Że cię kocham. A nie dlatego, że mam zamiłowanie do czystości, albo patrzę, ten twój samochód taki brudny, trzeba go umyć, prawda? A z drugiej strony jest też angielskie takie powiedzonko, że nie słyszę tego, co mówisz, bo twoje czyny przemawiają głośniej. To nie jest powiedzonko angielskie, tylko są słowa Emersona, który mówi, to jaki jesteś, a nie czyny.
to jak jesteś, tak głośno krzyczy do mnie, że nie słyszę, co mówisz. Jesteś. No, a ja słyszałem o czynach właśnie, no, o działaniu. No to tak można zrobić, ale to jest Emerson. Ale to jest Emerson i z całą pewnością, wiesz, to jest z tego gdzieś tam przeniesione. Tak, wtedy, kiedy nie są spójne, ale to wchodzimy w zupełnie inną kategorię. To nie to czy to, tylko wchodzimy w to potem, wiesz, jeszcze jest Mehrabian i różne inne osoby, które pokazują, że jeżeli słowa nie są spójne z tym, jak ktoś się zachowuje, to jesteśmy w stanie bardziej skłonni wierzyć tym zachowaniom niż słowom. Prawda? Jesteśmy skłonni, ale to nie jest kwestia, że one są ważniejsze. One są w sytuacji, kiedy to jest niespójne. Okej. A nie, że w ogóle. Dobrze. Bo w ogóle to jest tak, ja pozwolę sobie do tego wrócić, bo w ogóle to jest tak, jak powiedziałeś, że po pierwsze wszystko jest czynami, więc w ogóle z punktu widzenia filozofii tego typu rozważania to już są w ogóle bez sensu, bo wszystko jest czynem, czyli, tak? Natomiast potem właśnie, czy warto jest wierzyć w ogóle w to, że te czyny będą świadczyć? No niekoniecznie właśnie, tak jak powiedzieliśmy, ktoś może chcieć również słyszeć. Poza tym słowa mogą zagrzewać do czynów. Tak. Słowa mogą powodować, że pewne czyny w ogóle by nie zaistniały, mogą nadawać, gdyby ktoś nie powiedział. Inny wydźwięk, znaczenie. Mogą interpretować te czyny. Mogą nadawać im inny wydźwięk, który z kolei spowoduje, że ktoś inny znowu inaczej odbierze ten czyn. Ten czyn. I że wcale to nie będzie znaczyło dokładnie to samo, prawda? Więc nie wiem, ale mnie się wydaje, że to jest zdanie nieprawdziwe i że w ogóle nie warto jest robić. A widzę, że chcesz coś powiedzieć. Chcę jeszcze jeden scenariusz dodać. Aha. A same czy słowa? Same słowa. Jeżeli w relacji, w komunikacji, w relacji między różnymi ludźmi, w bardzo różnych relacjach są słowa i tych słów jest dużo i są dobre. Jeżeli by były poparte czynami, to by poprawiło wszystko, to by dodało. Czyli te czyny by dodały do słów. Ja wracam. Nie mówię, że te same słowa będzie za mało, ale z jakimiś czynami byłoby jeszcze lepiej chyba. Poszedłeś w tę stronę, ale tutaj jest to, o czym mówiłam wcześniej, że jeżeli są słowa, a czyny o tym nie świadczą, to mamy wtedy tę niespójność. I wtedy tak, rzeczywiście bardziej jesteśmy skłonni wierzyć czynom niż słowom. Czy mówisz o niespójności, jeżeli, mówię o pewnym niedosycie. Tak, bo jeżeli ktoś na przykład mówi, że mnie kocha i niszczy mnie w jakiś sposób, tak? Sprawia mi przykrość, robi sorry. Tak. Ale jeżeli ktoś mówi, że mnie kocha i używa samych takich bardzo dobrych słów, i normalnie istnieje ze mną, tak jak się istnieje. No przecież, wiesz, musiałby założyć ręce i kompletnie nic nie robić, żebym straciła wiarę. Tak, jeżeli istnieje z tobą, ale jeżeli nigdy się nie zdecydował, mówi, że cię kocha, a nigdy się nie zdecydował na to, żeby zaproponować, żeby więcej czasu spędzać ze sobą. Może wie, że ja bym nie chciała. Może wie, a może... Nie, masz rację, że jeżeli tylko mówi... A brakuje pewnych rzeczy, no, ale to znowu brakuje pewnych rzeczy, na które ja liczę, których ja bym chciała, tak? I często też tak jest, że i to jest zresztą coś, co jest robota dla psychologów, ale też robota do zastanowienia się nad tym, że my mamy czasami pewne oczekiwania i pewne wyobrażenia o tym, jak powinna się zachowywać taka osoba, która mówi, że kocha. Więc to są, wiesz, rzeczy, które trzeba ustalić. Na przykład wiesz, to właśnie sprawa bycia razem, sprawa wspólnego zamieszkania i takie różne inne rzeczy. Jedna osoba tego oczekuje, a dla drugiej osoby to może być coś, co jest w ogóle niezwiązane z miłością. Tylko z zupełnie jakby innymi sytuacjami. No ale to idziemy gdzieś tam daleko. Natomiast tutaj z tymi czynami, tymi słowami, ja bym chciała tylko jednego. Żeby nie uważać, że czyny są ważniejsze. Bo ja wiem, z czego to się bierze. To się bierze z tego, że czyn jest bardziej fizyczny. Wiesz, to bardziej widać. Fizycznie. Tak, aż mi mierdzi w tej chwili. O Jezu. Tak. Bo to tak jest, bo czyn jest czymś takim, że to jest, a my tak mamy, że jak coś jest takie oczywiste, jak przesuniesz z tego miejsca na to, no to jest oczywiste. Tak. A jeżeli tylko powiesz, to
to jest nieoczywiste, ale za sprawą tego jest słowa, co powiedziałaś, wiele się może dziać gdzieś tam w środku, w innych osobach. Czyli myślę sobie, że i to, nie robiłabym tutaj dychotomii. No zdecydowanie nie. Że nie można tego, nie można tego dystansować, przeciwko sobie jakoś stawiać. Siebie uzupełniają, wspomagają. Tak, czyny uzupełniają, pomagają, słowa również wyjaśniają, pomagają słowa i czyny. Czyli jest tutaj taka relacja między słowami. Co jest? Relacja. Relacja jest, absolutnie jest relacja. Natomiast wiesz, oczywiście można byłoby się pokusić, jakby ktoś chciał, ja nie chcę, więc nie będę się kusić. A poza tym, jakbym się już pokusiła, to bym pewnie poszła za swoimi ulubionymi wątkami. Można powiedzieć, co tu prowadzi, czy słowa, czy czyny. No, prawda? Myślę, że prowadzą słowa. Zdecydowanie słowa, a myślę, jeszcze przed nimi myśli. Ale że, które też są... I uczucia. I tak, no ale pamiętasz, głębiej, powiedzieliśmy, głębiej, że to też są czyny. Tak. Czyli tak. Właściwie trochę rozmowa z gatunku jajko czy kura. Co jest co pierwsze i tak dalej. W każdym razie nie dzielmy tego. Nie dzielmy tego i nie myślmy w taki sposób. Nie stawiajmy przeciw tych słów, jako tych dwóch zjawisk, jako przeciwstawnych sobie. Piękna rozmowa. I słowa, i czyny. Słowa stały się czynami. Do dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz. Powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.